Śledztwo. Występują premier Trudeau złożył hołd Davidowi Lewisowi, który zmarł w sobotę w wieku 71 lat. To, co brzmi jak bajka, stało się rzeczywistością. Piękna Diana Spencer poślubi swojego księcia 28 czerwca. Zwłoki należą do Daryna Jones-Ruda, 16-latka z Saskatchewan, który odwiedzał ciotkę. Muzyka. Zdjęcia. Jakiś dupek zepchnął mnie z drogi. Reżyseria. Fraser Valley, maj, rok 1981. Zauważyła pani rozbitą szybę? Chcę spisać raport. Ray, zajmiesz się panią Taft? Właśnie wychodzę. Czekaj, przyjedź się do Andersona. Znowu miał włamanie. Anderson? Junior. Muszę z kimś porozmawiać. Daryl, pomóż pani Taft. Chwileczkę. Robił pan zakupy? To dowód. Założę się, że skończę w pańskim salonie. Słucham. Richard znowu się zmył? Od wczoraj nie wrócił do domu. Zna pani zasady. Czekamy 48 godzin, zanim uznamy kogoś za zaginionego. Oboje wiemy, że to nie pierwsza ucieczka Richarda. Czytał pan dzisiejszą gazetę? Richard ma coś wspólnego z chłopakiem, którego znaleźli w Mission. To 30 kilometrów stąd. Ten chłopak pochodził z miasta. Nie ma nic wspólnego z pani synem. Giną chłopcy, a teraz znikł Richard. Telefon na trzeciej. Proszę napić się kawy. Zaraz wracam. Two Kettles? Daryl? Kto mówi? Fred McCord z warsztatu. Mam tu faceta, który rozbił Jaguara przy szosie numer 1. Zajmij się nim. Dlaczego? Był pijany? Chyba tak. Jeszcze coś. Ma ze sobą 16-latkę. Jest naćpana. Facet nie odstępuje jej na krok. Żygać się chce. Nalegał, żeby nie powiadamiać Glynn. Zatrzymaj go. Już jadę. Mój syn zniknął. Chcę to zgłosić. Jeśli Richard nie zjawi się w ciągu 48 godzin, proszę tu przyjść, a ja spiszę raport. Teraz wychodzę. Meryl, będę w warsztacie Freda McCorda.
Agassiz detachment. Alfa 4, zgłaszam się. Facet wyszedł z warsztatu, czeka przed liceum na taksówkę. Jest z nim dziewczyna? Tak. Koleś wygląda nieciekawie. Już jadę. Stój. Nie ruszaj się. Wie pan, że nie wolno opuszczać miejsca wypadku? Nie rozbił się pan na szosie? Nie jeżdżę samochodem. To skąd ta krew? Pracuję na budowie. Ciągle się zacinam. Ale dzięki za troskę. Poproszę dowód. Podobno pan nie jeździ, ale mam prawo jazdy. Proszę tu zostać. Sprawdź Clifforda Roberta Olsona. Wracaj tu. Przestępca biegnie w kierunku szosy. Biały, koło 40, 1,65 m wzrostu, 70 kg wagi. Brunet ubrany w żółty podkoszulek. Przyprowadzę dziewczynę. Jesteś ranna? Wiesz, gdzie jesteś? W Agassiz. Jak się nazywa? Kathy Salo. Pamiętasz, jak się tu znalazłaś? Chcę się położyć. Źle się czuję. Co on jej podał? Coś mocnego. Daryl? Mam twojego zboczeńca. Przysłali jego kartotekę? Jeszcze nie, ale mam notes z adresami. Jest właścicielem 5 firm budowlanych i może to udowodnić. 26 maja. Popełniacie duży błąd. To nieporozumienie. Naprawdę? Rozmawiałeś z tą dziwką? To ćpunka. Kompletnie się narąbała. Pomogłeś jej? Nie. Jak ci się podoba moja nowa koszula? Kupiłem ją w Harrisie. A co się stało ze starą? Była zakrwawiona, więc ją wyrzuciłem. Gdzie? Zapomniałem. Niepotrzebnie zabrałem tę małą. Dzieciaki to same kłopoty. Naprawdę? To wszystko nie tak. Mam chody w policji. Znasz Reggie'ego Dunleavy z siedziby głównej? Kojarzę. To mój kumpel. Pomogłem mu w wielu sprawach. Jestem przyjacielem służb. Serio? Jasne. Wystawiłem im Marku. Gary'ego Marku? Tak. Kumplowaliśmy się w kiciu stanowym. Ciekawa informacja. W środku paka wygląda zupełnie inaczej. W każdym razie zmusiłem Marku do przyznania się. W jaki sposób?
Rozmawiałem z nim o dziewczynie, którą zabił, i wyciągnąłem z niego kilka rzeczy. Jak to? Zmusiłem go do przyznania się. Wszystko spisaliśmy. Gdyby nie ja, nigdy by go nie skazali. Dowiedziałeś się, w jaki sposób twój kumpel Markun wywiózł dziewczynę do Weaver Lake, zgwałcił i zabił? Zaczynasz kojarzyć. Teraz przyłapują cię z naćpaną nastolatką w samochodzie kilometr od Weaver Lake. To przypadek? Wsiądź się! Nic na mnie nie masz. To się okaże. Albo mnie wypuścisz, albo dzwoni po adwokata. Jak poszło? Jest obrzydliwy. Chce gadać z adwokatem. Masz coś na niego? Tylko jazdę po pijanemu i nakłanianie nieletniej do przestępstwa. Jasne. Dużo telefonów od dzieci. Lillian Jackson, rodzice Sid i Stacy. Francine Backlund, matka Josephine. Występuje tu Kathy Sallow? Tak, Kathy Sallow, matka Liza. Jakaś setka nazwisk. Zrób mi kilka kopii. Jasne. Facet chwalił się, że zna Gary'ego Markun. Kto to? Uciekł z więzienia parę lat temu. Związał małą dziewczynkę i porzucił ją przy Weaver Lake. Byłem wtedy w Moose Jaw. Takim znajomym nie należy się chwalić. Spójrz na jego kartotekę. Powinien być dzisiaj w sądzie, w Squamish. Sierżant Daryl Kettles z jednostki Vagasis. Mam tu Clifforda Roberta Olsona. Powinien być właśnie oskarżany o gwałt, pedofilię, obrazę moralności i posiadanie broni. O co tu chodzi? Prokurator stwierdził, że mój świadek jest kiepski i wycofał zarzuty. Zwolniliśmy faceta 4 dni temu. Byłem temu przeciwny. Dostałem naganę za niesubordynację. Szybko wrócił do gry. Zatrzymano go za napaść seksualną? Nie, ale na pewno doszłoby do niej. Chłopak czy dziewczyna? Dziewczyna. Facet jest równo pokręcony. Atakuje obie płci. Chłopców też? Złapał dzieciaka w Richmond. Bardzo gwałtowna napaść. Oskarżyli go o to samo. Gwałt i obrazę moralności. Nie czytałem o tym. Zarzuty wycofano. Jeśli ofiara wypiła z nim piwo, sędzia nie tknie sprawy. Gdyby to zależało od prokuratorów, stary Cliffy nie miałby nawet kartoteki. Słyszałeś o kimś, kto napada na chłopców i dziewczynki? Chyba nie. Ja też. Dziwne. Czytałeś dzisiejszą gazetę? A co? Nie wiem. Pewnie nic. Popatrz. Ofiarę Darrena Jonesruda widziano po raz ostatni na parkingu przy rogu North Road i Austin. To niedaleko miejsca zamieszkania Olsona. Masz jego prawo jazdy? Tak. Foster Avenue 521. To rzut beretem. Przypadek. Moja żona twierdzi, że przez przypadek to Bóg jest anonimowy. Ksero padło. Zrobiłaś przynajmniej kopię? Po jednej z każdej strony. 2 z dowodu. Wystarczy. Dzięki.
Myślisz, że to on zabił chłopca w Mission? Facet jest nawiedzony. Nie możesz go zatrzymać? Nie. Wkurza mnie to, że chodzi na wolności. To był mój posterunek przez 2 lata. Stąd zabrał tę małą? Z parkingu. Setki dzieciaków przesiadują tu latem. Są to sklepy spożywcze i mnóstwo bezrobotnych. John Sruda też widziano tu po raz ostatni. Przyczepił ogłoszenie w pośredniaku. Ten sam sklep. Niewiele tu dzieci. Pewnie są w szkole. Olson mieszka tam. Widzisz ten dom? 2 przecznice od centrum handlowego. Blisko. Podjedźmy do Mission. Masz rację. Jeśli macie tylko tyle, nie możemy nic zrobić. Olson zabrał ze sobą Sallow, mówiąc, że daje jej pracę. James Root też szukał pracy, kiedy znikł. Olson przechwala się, że Marku był jego kumplem. Żarty. Załóżmy, że facet molestuje nieletnich. Porzucił samochód przy starej szosie, niedaleko skrętu do Weaver Lake. Ciało John Sruda znaleziono na polu, niedaleko szosy. Jak daleko? 7 kilometrów przed skrętem. Olson jechał z Sallow tą samą drogą, co zabójca John Sruda. Większość kierowców wybrałaby nową szosę. Sallow to dziewczyna, a John Srud to chłopak. Olsonowi jest wszystko jedno. Na pewno? Zapytaj posterunkowego z Richmond. Olsona puścili, ale według Smitha zarzuty nie były bezpodstawne, niezwykłe. Mamy kilku innych podejrzanych, ale to jakiś trop. Obserwujcie go. Za wcześnie. W wywiadzie śledziliśmy nawet płotki. Nie możemy mu założyć podsłuchu. Wiem. Co wam szkodzi? Pogadam z kryminalnymi. Pomagają nam. W zasadzie to oni prowadzą śledztwo. Mamy dość własnych spraw. Wiecie, jak to jest. Odeszło 2 ludzi, a następców nie widać. Mnie to mówisz? Chcą mnie przenieść do Yellowknife. Oni będą śledzić Olsona, nie wy? Bez obaw, są najlepsi. Dają z siebie wszystko w sprawie John Sruda. Powiedz im, że to jedyna kopia notesu Olsona. Trzeba przejrzeć nazwiska. Są tam setki dzieci. Dzięki za wskazówkę. Komenda Główna Policji, Vancouver. Wydział Kryminalny. Przepraszam za spóźnienie. Okropny ruch na ulicy. Porozmawiajmy o Cliffordzie Olsonie. Ma pan coś na niego? Niewiele. Co to? Pigułka, którą Olson dał Kathy Sallow. Dał jej w sumie 4, ale jedną zachowała. Zna pan skład? Wysyłam do laboratorium. Jak poszło z Sallow? Kiepsko. Wciąż uważa, że Olson miał dla niej robotę. Dzięki. Sallow jest bezużyteczna. Normalka. Facet imprezuje z dzieciakami, zanim cokolwiek zrobi. Cliff Olson ma ciągoty w kierunku dzieci. To chory zboczeniec. Zajmował się pan nim wcześniej. Przyjrzałem mu się w związku z 2 morderstwami. Wyrobiłem sobie o nim zdanie. Był niewinny?
Miał dobre alibi. Złapali już kogoś. Wykrywacz kłamstw go pogrążył. Olson nadaje się na zabójcę? Tak samo jak inni zatrzymani. Nadal uważam, że to kierowca ciężarówki. Nagle zdobył alibi. Co z facetem z Seasholt? To nasz numer jeden. Bezwzględny morderca. Z Olsonem jest jeden problem. To naciągacz, który spija nastolatki. Jest nałogowym kłamcą. Chętnie zdjąłbym go z ulicy, ale nie mam na niego haka. Jeśli jednak oczyścimy z zarzutów jednego z podejrzanych, przyjrzymy mu się. Stworzę jego portret psychologiczny, jeśli znajdziesz czas. Póki co mamy lepszych podejrzanych. Tak, Carol bardzo lubi Olsona. Skopiowałem notes z adresami. Są tam setki dzieci. Trzymać się tego? Tak. Dwa tygodnie później, 21 czerwca. Wydział przestępstw na tle seksualnym, posterunek w Barnaby. Sierżant Sawyer, a kto pytał? Les Forsythe. Myślałem, że zaczynasz od jutra, oficjalnie. Ale mam zbrodnię na tle seksualnym. Zaginęła nastolatka Ada Cort. Dzisiaj miała wrócić do domu. Nie ma jej od rana i już węszysz zabójstwo? Rozmawiałem z jej rodzicami. To porządna dziewczyna. Nie mogła uciec. Grzeczne dziewczynki nie uciekają? Nie ta. Jestem pewny. Gdzie widziano ją po raz ostatni? Na rogu North i Austin. Sprawdźmy to. Może ktoś ją widział. Teraz? Tak. Dowiedziałeś się czegoś? Nie chcą ze mną rozmawiać. Taka okolica. Masz coś? Nie o Aidzie Cort. Popytałem w warzywniaku. Okazało się, że rozmawiam z sąsiadką Darena Jones-Ruda. Zwłoki chłopaka znaleźli na polu. Co za przypadek. Szukamy informacji o zaginionym dziecku i trafiamy na inne. Mieszkał tu? Niedaleko Walpanas. Czemu pytałeś też o Jones-Ruda? Mieszkał naprzeciwko posterunku. Dwoje dzieci ginie na tym samym skrzyżowaniu, a prowadzimy dwa osobne dochodzenia. Typowe. Cześć, Daryl. Coś nowego w sprawie Olsona? Nie.
Kryminalni przyjrzeli się, ale nic nie znaleźli. Przesłuchaliście go? Nie. Zastanawialiśmy się nad tym, ale nic nie mamy. Na przesłuchaniu wysyłał różne sygnały. Nie mamy powodu, żeby z nim rozmawiać. Mówię ci, że to on. Pracujemy nad nim. Sporządzają jego portret psychologiczny. 10 dni później. Zaginął 9-letni chłopiec z Surrey. Simon Hardington wyszedł dziś rano do kolegi. Po raz ostatni widziano go na parkingu. Trzymał książkę o Snoopim i prowadził rower. Dziękuję. Nie rozumiem. Jest martwe dziecko, jest podejrzany i nic się nie dzieje. W Mission mówią, mamy podejrzanego, pogadajcie z wydziałem kryminalnym, a kryminalny każe gadać z Mission. To nie twoja sprawa. Chciałem wiedzieć, czy coś zdziałali. Facet poluje na dzieci. Rozmawiałeś z 6 gliniarzami, którzy robią, co w ich mocy. Przecież nie zasypuje nas lawina trupów. To zwyczajne dochodzenie. Zgwałcił mnie. Jakiś zboczeniec poderwał dziewczynę przy centrum handlowym, wywiózł ją poza miasto, zgwałcił, a potem wypuścił. Ada Cort też ktoś stamtąd zabrał. Dlatego pomyślałem, że chciałbyś go przesłuchać. Nazywa się Cliff Olson. Ja zajmę się ofiarą. Szósty lipca. Traci pan tylko czas. To dziwka. Ukradła mi pieniądze. Wypuścicie mnie? Przyznał się pan do stosunku. I co z tego? Nie można zgwałcić dziwki. Obaj to wiemy. Mieszka pan na osiedlu White. Pan na włościach to ja. Znał pan Ada Cort? Rozumiem. Kim jest ta Ada? Zaginęła 2 tygodnie temu. Mieszka naprzeciwko pańskiego domu. Była tam w sobotę wieczorem. Nic o niej nie wiem. A Darren Jonesrud też mieszkał niedaleko. Co to za bzdury? Spokojnie. Czemu wypytuje mnie pan o dzieci? Kiedyś porwał pan kilkoro. Nie mam nic do powiedzenia. Źle mnie pan ocenia. Jestem porządnym człowiekiem. Mam znajomych w policji. Kogo dokładnie? Dobricka z Chilliwack. Pomogłem mu przygwoździć Gary'ego Marku. Zakumplowaliśmy się za kratkami. Zmusiłem go do wyznania. Rozmawiałeś z ofiarą? Złe nowiny. Była notowana. Musimy go wypuścić. Co zrobisz? Prokurator nie uwierzy w gwałt na dziwce. Facet jest lewy. Dawał nam sygnały. Najpierw, kiedy wspomniałem o Adzie Cort. Drugi raz, kiedy powiedziałem o Jonesrudzie.
Powiedziałaś o nim? Tak, zrobił się jak ściana. Musimy go wypuścić. Nie mamy zarzutów. Niepokoi mnie. Szkoda, że cię ze mną nie było. Sprawdzę go. Zajmowałem się Olsonem w sprawie napadu. Prokurator nie uznał żadnego mojego świadka, tak jak w przypadku zgwałconego chłopaka z Richmond. Doskonale, dziękuję. Posłuchaj, gwałci chłopców i dziewczynki. Mógł załatwić John Sruda, Colt albo ich oboje. W Mission zajmowali się sprawą John Sruda. Nazwisko Olsona również się tam pojawiło. Jedziemy. To wszystko, co masz? Plus pigułka. Dziewczyna zachowała jedną. To wodzian chloralu. Nazywali go koktajlem irlandzkim. Ma na niego receptę. Dobrze wiedzieć. Czyli planuje posunięcia. Pogadaj z chłopakami z kryminalnego. Teddy Boulder bardzo ciężko pracował nad Olsonem. Przygotowuje jego portret psychologiczny. Dzięki. Tu Les Forsythe z posterunku w Barnaby. Zastałem Teddy'ego Bouldera? Niestety nie ma go. Proszę mu przekazać, że dzwoniłem. Trzy dni później, 9 lipca. Okay, kids, this is it. Yeah, thanks a lot. Yeah, I can give you a ride if you want. No problem, no problem. Come on, come in. It's on my way. Sure. We'll see you later, hey? Well, maybe, Dad. You've got a lot of work to do later. I'll give it a shot. So, bye. Yeah, see, party. Widziałeś? Zaginęła nastolatka, tym razem w New Westminster. To Olson? Nawet go nie przesłuchali. Dzieciaki non-stop gdzieś giną. Ale nie tak często. Jak się nazywa? Judy Kosma. Szukamy tej dziewczynki. Teddy Boulder, please. Z Teddym Boulderem. Jest na urlopie. Kiedy wraca? W przyszłym tygodniu też go nie będzie. Wie pani coś o sprawie, nad którą pracował? Niestety nie. Dziękuję. Twierdzi pan, że zniknięcie Adie Court jest powiązane z zabójstwem Darrena Jonesruda? Dlatego się z panem spotkałem. Nie mam szczęścia do tej sprawy. W czym problem? W komunikacji. Ludzie poszli na urlopy. Ci, którzy zostali na służbie, są zawaleni robotą. Nie odbierają telefonów. Kto prowadzi dochodzenie? Teddy Boulder współpracuje z Hugh LaChance'em.
To dobry glinarz. Nie wątpię. Kiedyś przyglądał się już Olsonowi. Nie wiem tylko, co łączy go z zabójstwem Johns Rooda. Wiesz, jacy są ważniacy z Komendy Głównej. Nie traktują nas poważnie. Słyszałeś, że mnie tam przenoszą? Nie. Bez obaw, nie jestem jednym z nich. Nie prosiłem się o przeniesienie, ale taka jest kolej rzeczy. Co dwa lata każdego to czeka. Ja idę do przestępczości korporacyjnej. Co do sprawy Olsona, zbrodnie są dokonywane w różnych stanach. Ada Colt zniknęła w Burnaby, Jones Road, w Coquitlam, znaleziono go w Mission. Teraz ktoś wywiózł kolejną dziewczynę do Agassiz. I co z tego? Musimy zebrać tyle ludzi, ilu się da, zwłaszcza przedstawicieli poszczególnych wydziałów. Zobaczymy, co wymyślą. Zwołaj spotkanie. Dziękuję. Nie. Zajmie się tym wydział kryminalny. Z całym szacunkiem, prowadzę tę sprawę od 6 tygodni. Nie wiem, czy w ogóle coś robię. Przecież nie zdradzą ci wyników. Osobiście przesłuchałem podejrzanego. Odwiedziłem miejsca zbrodni. Powinienem uczestniczyć w tym spotkaniu. To będzie zebranie na temat zaginięć dzieci, nie na temat Olsona. Dlatego muszę tam być. Nie puszczę cię. Raya przenoszą do Yellowknife. Kto wie, kiedy zjawi się jego następca? Chcę porozmawiać o tym z przełożonym. Nie uchyli mojej decyzji. I tak chcę z nim porozmawiać. Jak uważasz? Oto co wiemy. Dwoje dzieci, Darren Jones Root i Ada Court, zaginęło w tej samej okolicy między North Road i Austin. Jones Rooda zabrano z Coquitlam Plaza. Ada Court ostatni raz widziano na przystanku na rogu Cottonwood i North Road. Podejrzany Clifford Robert Olson mieszka na rogu Foster i North Road. To nie przypadek. Wcześniej 6-krotnie oskarżano go o napaść seksualną i namawianie nieletnich do przestępstwa. Porywa chłopców i dziewczynki. Ustaliliśmy jego schemat działania. Często zmienia auta. Zwykle wynajmuje je na 2 dni. Obiecuje nastolatkom pracę w fikcyjnej firmie. Upija ich i podaje pigułki, wodzian chloralu. Potem wywozi ich z miasta w kierunku Mission. Na miejscu atakuje ich. Napady stały się częstsze, odkąd wypuszczono go z więzienia 3 miesiące temu. Mamy seryjnego mordercę? Wiem, że brzmi to niewiarygodnie. W Kanadzie nie było dotąd podobnego przypadku. Ale fakty niezbicie wskazują na Olsona. Phil Hart z Richmond. Przyjrzeliśmy się Olsonowi w zeszłym roku. Mieszkał niedaleko ofiary, ale w innym okazał się kto inny. Dobrze go prześwietliliśmy. Miał na koncie tylko włamania. Lubi dzieci, ale nie wierzę, że je zabija. Niemniej to możliwe. Mamy tylko jedno ciało. Czy nie za wcześnie na szukanie seryjnego mordercy? Tak pan uważa? Nie ma jednej procedury w przypadku zaginionych dzieci. Nie wiemy, ile ich jest. W Vancouver dziecko, które znika, zostaje uznane za zaginione. W Surrey powiedzą, że uciekło z domu. Mamy tyle zgłoszeń, że większość klasyfikujemy jako ucieczki.
Rzecz jasna, z wyjątkiem sprawy Partingtona. To chłopiec, o którym pisali w gazetach? Widziano, jak wsiadał do białego vana. Pański podejrzany ma taki wóz? O ile wiem, to nie. Jednak rok temu Olson mieszkał w Surrey. Jeśli faktycznie wybiera dzieci w okolicach, które zna, radziłbym przyjrzeć się tym ucieczkom. Powinniśmy sprawdzić, gdzie był, kiedy zniknął Partington. Co ze sprawą John Struda? Co o Olsonie sądzi Mission? Nie przysłali przedstawiciela. My ich reprezentujemy. Proszę się przedstawić. Teddy Boulder i Hugh LeChance z Wydziału Kryminalnego. Opracowujecie profil Olsona? Każdemu mówi co innego. Trudno go przyszpilić. Ale mamy kilka obiecujących tropów. Jakich? Rozmawiałem z detektywem w Delcie, którego informatorem był kiedyś Olson. To nasz punkt zaczepienia. Mamy kolejnego podejrzanego w sprawie John Struda. Olson ciągle gdzieś się pojawia. Teraz wyjechał na wakacje, ale jak tylko wróci do miasta, moi ludzie będą go obserwować non-stop. Macie dość policjantów? Nie. Zaczekam na jednostkę specjalną. Dobrze. Oni wiedzą, co robią. Sporządziłem wstępny portret psychologiczny Olsona. Przejrzyjcie wszystkie akta zaginionych i przekażcie mi każdą informację mającą związek z tematem. Wskażcie inne przestępstwa związane z Olsonem. Dziękuję panom za spotkanie. To dobry początek. Będziemy w kontakcie. Szkoda, że nie będę mógł się tym dalej zajmować. Ja też. Zaczynam nową pracę w poniedziałek. Radź sobie sam. Przeniesienia zawsze mają kiepski timing. Poproszę o wsparcie, jak tylko Olson wróci do miasta. Już wypełniłem formularze. Wspomnę o tobie w komendzie głównej. Bez obaw, dostaniesz pomoc. Powodzenia. Zadzwoń. Sierżant Les Forsythe, Lou Linehan. Miałem zadzwonić, ale zapomniałem, przepraszam. Czy inspektor Kawarski wprowadził pana w sprawę Clifforda Olsona? Rozumiem, że to większe śledztwo. Podejrzany właśnie wrócił do domu. Potrzebujemy jednostki specjalnej. Znają pan? Tak, jest świetna. Ich ludzie nie odstępują człowieka na krok. Są jego cieniem. Dlatego nie mogą dokonywać aresztowań. Zdradziliby się. To formalna prośba. Trochę krótka. Standardowa. Na pewno mamy się tym sami zająć? Wiecie, jak wszystko jest zbiurokratyzowane. Nikt za nas tego nie zrobi. Rozmawiałem na ten temat z inspektorem Kawarskim. Stwierdził, że jednostka O najbardziej się do tego nadaje. Powiedział, że wspomni o nas w komendzie głównej. To miłe z jego strony. Osobiście zadzwonię do komisarza Northropa. Będę w biurze. Northrop? Tu Lou Linehan, nowy komendant w Barnaby. Czym mogę służyć?
Zamierzam przydzielić specjalną jednostkę do nadzorowania bardzo ważnej sprawy. Czy inspektor Kowalski rozmawiał z panem? Jeszcze nie zaczął tu pracować. Przy masowych przeniesieniach zawsze jest bałagan. Mamy podejrzanego, który porywa dzieci. Jak to? W tej samej okolicy zniknęło wiele nastolatków. Niejaki Olson napadł na dwoje. Macie w swoich rękach seryjnego mordercę? Nie sądzę, ale mamy seryjnego porywacza i jedną ofiarę, którą ktoś uprowadził z Burnaby. Proszę to zgłosić. Chciałem się dowiedzieć, jak liczna powinna być taka jednostka. Brakuje mi ludzi. Witaj w policji. Ilu potrzebuję? 9. Kierowcę, który wzywa policję, 2 gości w samochodzie jadącym z tyłu. Jeśli facet jest bardzo niebezpieczny, będą potrzebne 2 ogony. To standardowa procedura. Proszę złożyć podanie. Coś wymyślimy. Nie wątpię. Czerwca. 15-letni Raymond King Jr. zostawił rower przy biurze pośrednictwa pracy. Od tamtej pory go nie widziano. Ktokolwiek zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt. Rozmawiał pan z komisarzem? Tak. Mamy za mało ludzi jak na tak szeroko zakrojoną operację. Będę pracował po godzinach. Muszę robić to, co najlepsze dla sprawy. Trzeba przenieść dochodzenie na poziom komendy głównej. A co ze sztabem sił połączonych? Nie rozumiem. Znam kilku chłopaków. Na pewno nam pomogą. Nie współpracują z lokalnymi wydziałami. Doskonale by się do tego nadawali. Są samowystarczalni. Sami dokonują aresztowań. Nie potrzebują naszego wsparcia. To nie jest standardowa procedura. Facet zabija dzieci. Musimy go powstrzymać. Sztab Sił Połączonych. Zaginęło wiele dzieci. Sądzimy, że Clifford Olson ma związek z niektórymi z nich. Jednak brakuje nam dowodów. To znaczy, że znamy przeciwnika i wiemy, że jest niebezpieczny. Nie możemy pozwolić, by chodził bez ogona. To śledztwo w sprawie morderstwa. Wiem, ale faceta trzeba obserwować. Połowa ekipy jest niepotrzebna. Sami możemy go zgarnąć. Oficjalnie popieramy śledztwo prowadzone w Burnaby? Właśnie. Jeśli sprawa będzie się ciągnąć, poprosimy o wsparcie jednostki specjalnej. Niestety to kiepski pomysł. Mamy mało personelu. Poradzicie sobie z tym lepiej niż my. Coś mi tu śmierdzi. Chyba nie zrzucacie masowego morderstwa na nas. My nie zajmujemy się zabójstwami. Nikt niczego na was nie zrzuca. Cały czas pracujemy nad sprawą. Potrzebujemy jedynie kogoś do obserwacji. Dam ci pół ekipy za 3 dni. Mam tylko tyle. To będzie cud. Bierzemy. Dziękuję. Nie ma za co. Dzień później, 24 lipca. Thank you.
Ciało znaleziono 2 kilometry od Weaver Lake. Obozowicze poczuli przykry zapach. Policyjne psy odkryły ciało wczoraj, ale ofiara nie żyła już od kilku dni. Co z Olsonem? Przesłuchano go? Barnaby się tym zajmuje. Jest śledzony? Chyba tak. Jak to chyba? Ten facet to morderca. Czy przynajmniej jest podejrzany? Oczywiście. Barnaby i Mission siedzą w temacie. Staramy się. Chciałem wskazać oczywiste podobieństwa do sprawy Kathy Sallow. Miejsce ukrycia zwłok pokrywa się ze sprawą John Sruda. Jak również z miejscem, w którym ofiarę widziano po raz ostatni. Przeczytam to. Kto tym razem? Judy Cosma. Tu Les. Przepraszam, że zawracam ci głowy, ale martwię się. Znaleźli kolejne ciało w Agassiz. Ta sama sytuacja, co z John Srudem. Musimy przyspieszyć tworzenie ekipy. Obserwujesz Olsona? Tak. Nie ma go w domu. Oddzwonię. Wrócił. Mamy go, jest w domu. Śpieszy się. Mam go. Zaraz kogoś zabierze. Dziewczyna nie wsiada. Czeka na autobus. Akcja nieudana. Podejrzany wciąż jest sam. Potrzebujemy ludzi i samolotu oraz jednostki nadzorującej. Wiem, ale nie mają ludzi. Zgubiliśmy go. Dostałam prośbę o samolot. Chcę go zamiast ludzi. Pokaż. Bruce Northrop, dostałem prośbę o wsparcie z powietrza. Zgadza się. Podejrzanego bardzo trudno się śledzi. Pomysł z samolotem nie wypali. Nie możemy podzielić jednostki. W dodatku radio jest niekompatybilne. Możecie poprosić o całą grupę. Siły połączone świetnie się spisują. Jeśli przestaną dawać sobie radę, poproszę o wsparcie.
Ten sam dzień, 27 lipca. Sprawdziłeś bar Caribou? 3 razy. Podobno często przesiadywał w barze dla motocyklistów w Wally. Jak się nazywał ten bar? Nie wiem, są ich dziesiątki. Jak polowanie? Kiepsko. Zgubiliśmy go. Grupa specjalna zgubiła cel. Facet zmienił się w nietoperza. Pomagają nam siły połączone. Potrzebni wam specjaliści. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Brakuje nam ludzi. Mam dla ciebie dobre wiadomości. Wiem, gdzie będzie Olson przez najbliższe 2 godziny. Jak to? Spotyka się z policjantem z Delty. Był jego informatorem. Olson kocha Force. Spotykasz się z moim podejrzanym i dopiero teraz się o tym dowiaduje? W czym problem? Prowadzę dochodzenie w sprawie morderstwa. To równoległe sprawy. Dzielimy się ważnymi informacjami. Tak właśnie postąpiłem. Jakiś problem? Nie. Siły połączone. Jedziemy. Dobra. Jest Boulder. Brakuje tylko Olsona. Właśnie jedzie. Ruszaj. Zrobię z ciebie pułkownika. Będziesz sławny. Wybierz numer od 1 do 10. 9. Mówił o ciałach? Na pewno. Podam ci 9 miejsc. To, co tam znajdziesz, będzie twoje. Twój morderca, bez dwóch zdań, chce przehandlować zwłoki. Jest chciwy, że aż śmierdzi. Musimy mu pomachać forsą przed nosem. Wiem. Chcę go dopaść. Mosca, to Cliff. Co słychać? Zamknęli mnie w Barnaby. Mówią, że piłem. Co robiłeś? Podwoziłem dzieciaki do Abbotsford. Spróbuję cię wyciągnąć, ale masz się jutro stawić na spotkaniu. Przyjadą ludzie z komendy głównej. Będę. Oddzwonię. Trzymaj się. Co? Aresztowali Olsona. Za co? Za jazdę po pijanemu. Wyjeżdżał z dziećmi z miasta. Przestraszyli się i go zatrzymali.
Musimy go wyciągnąć. Czekam na technika. Macie coś na niego? Nic ciekawego. Jest problem. Trzeba zwolnić Olsona. Dlaczego? Ma spotkanie jutro o 9:00. Będzie Boulder i LaChance z kryminalnego. Godzinę rozmawiałem z Moską z Delty. Jest przekonany, że Olson przyzna się dla Forsy. Chce, żeby Olson był na spotkaniu. Facet może być idiotą, ale zna zasady gry. Nie będzie chciał się pogrążyć. Pokażę miejsca, w których ukrył 9 ciał. Daj spokój. Namierzyliśmy go przypadkiem. Poświęciliśmy 4 samochody. Jeśli go puścimy, zniszczy wszystkie dowody. Powiedziałem to samo. Ale oni też mają rację. Brakuje dowodów. Dlatego chcemy się czegoś dowiedzieć. Chcesz go przygwoździć, to spraw, żeby zaczął się pocić. Zgadzam się. Tymczasem pozwólmy mu pogadać z kryminalnymi. Nie mogę ryzykować. Nie mamy wyboru. Mamy. Jeśli Olson ucieknie, będzie po sprawie. Nie rób tego. Musimy śledzić Olsona. Jego nie da się śledzić. Tym razem zdobędę nakaz aresztowania. Za późno. Podpisałem zgodę. Więc nie mam wyboru. Co teraz? Wezwij jednostkę specjalną. Wydział kryminalny i swoich ludzi. Nie mogę tak pracować. Jeśli będziemy tak pogrywać, to albo nam uprowadzi dzieciaka, albo kogoś zabije. To nie dla mnie. Kiepsko. Nie to mówisz? Musi się zjawić. Szkoda, że już go nie obserwują. Żałuję, że Forsythe nie załatwił jednostki specjalnej. Trzeba było przyczepić Olsonowi pluskwę. Każdy, kto się do niego zbliży, kończy pokryty Wayne'em. Z nim nie da się wygrać. Rozmawiałem z nim. Źle się czuje. Chce się spotkać jutro. Jest w domu? Tak. To do jutra. Boulder? Zjawił się? Nie. Wiemy, gdzie jest? Choruje. Spotykamy się z nim jutro. Brednie. Jest wolny jak ptak. A ja się mam nie martwić, bo jutro zjecie razem śniadanko? Puść go. Słucham? Ty go aresztowałeś, więc ty go wypuścisz. Wiesz, czemu tak postępuję. Nie jestem twoim wrogiem. Chcę go usadzić tak samo jak ty. To czemu tego nie zrobisz? Zadzwonię po spotkaniu. Zjawił się? Nie. Cholera.
Cały dzień udzielałem wywiadów do prasy. Musimy zrobić krok naprzód. Próbujemy, ale panuje okropny bałagan. Barnaby działa na własną rękę. Nie mamy ekipy, a podejrzany to wariat. Ten sam dzień, 30 lipca. Policja poszukuje 17-letniej dziewczyny. Łapała okazję przy Maple Ridge. Hawkins z Wydziału Kryminalnego. Wiem, kim pan jest. Czego pan chce? To skomplikowana sytuacja. Proszę usiąść. Mamy obiecujący punkt zaczepienia, ale martwi nas brak nadzoru policyjnego. Potrzebujemy wsparcia. Moi chłopcy się tym zajmują. Właśnie dowiedziałem się, że seryjny morderca napada na dzieci w niewiadomo ilu stanach. Każdy z nich prowadzi własne śledztwo bez żadnej koordynacji. To niedopuszczalne. Sprawę przejmuje góra. Tak jest. Jeśli wspomni o Forsie, ja mu odpowiem. Nie negocjuj z nim. To on. Powiedz mi, że się zjawił. Owszem, strata czasu. Milczy. Nagle zapomniał o ciałach. Mówi tylko o włamaniach. W porządku. Nie potrzebujemy już informacji. Dostaniemy grupę zadaniową pod dowództwem Northropa. Wy dwaj jesteście głównymi śledczymi. Jednostka specjalna rozpocznie nadzór policyjny. Chciał mnie pan widzieć? Tak. Otrzymałem wiadomość z komendy głównej. Olsona przejmuje grupa zadaniowa pod dowództwem Bruce'a Northropa. Rozumiem. Trzeba tak było od początku. Kto prowadzi śledztwo? Wydział Kryminalny. Dziękuję. Mogę z panem porozmawiać? Chcę się zgłosić do grupy zadaniowej. Agassiz nie wyznacza nikogo. Więc poproszę o tymczasowy przedział. Powinieneś się cieszyć. Muszę się znaleźć w tej jednostce. Wybij to sobie z głowy. To nie nasza sprawa. Zajmuje się nią kto inny. Komenda Główna Policji, Vancouver. Oddział specjalny oficjalnie prowadzi całą operację. To oznacza, że pracuje dla nas 200 ludzi, oprócz grupy inwigilującej. Clifford Olson ma zostać skazany albo oczyszczony z zarzutów. Po to tu jesteśmy.
Przekazuję głos głównemu oficerowi śledczemu. Teddy, jak widzicie, mamy powody przypuszczać, że Clifford Olson jest odpowiedzialny za zniknięcie i śmierć około 10 dzieci z okolicy. Zgubią go, kiedy będzie jechał z dzieciakiem, albo będą czekać, aż kogoś załatwi. Co mam robić? Chcesz go przygwoździć? Spraw, żeby zaczął się pocić. Jakieś pytania? Dlaczego go nie zatrzymamy? Clifford Olson jest jedynie podejrzanym w 5 sprawach o morderstwo. Nigdy go nie przesłuchano. Chcę wiedzieć dlaczego. Sierżant Boulder już wyjaśnił, nie mamy wystarczających dowodów. Nie zdobędziemy ich, jeśli go nie przyciśniemy. To może być błąd. Facet morduje dzieci. Jesteśmy przekonani, że możemy chronić społeczeństwo. Jak długo? Póki nie wyjedzie z kraju lub nie załatwi kolejnego dzieciaka? Dlaczego czekamy? Oddział specjalny postanowił go nie aresztować. Ja też do niego należę i mówię stop tej zabawie. Przekręćmy mu śrubę. Jeśli nie podoba się panu mój sposób dowodzenia, może się pan stąd wypisać. Czy to jasne? Tak jest. Przejdźmy do strony 3. 16-latek zamordowany zeszłej wiosny. 14-latka zasztyletowana 3 tygodnie temu. 9-letniego Simona Partingtona uprowadzono miesiąc temu. Rusza się. Do listy dochodzi Sandra Wolfsteiner. Komisarz Bruce Northrop upiera się, że nie ma dowodów, by łączyć te zdarzenia ze sobą. Policja nie łączy tych 2 morderstw ze zniknięciem 5 nieletnich. Prosi jednak rodziców, by nie wypuszczali swoich pociech samych, a dzieci ostrzega, by nie rozmawiały z nieznajomymi. Policyjne helikoptery jeszcze raz sprawdzą rejon Agassiz i Mission, podczas gdy ekipa z psami przeczesze obszar Green Lake w poszukiwaniu ubrania, jakie miała na sobie jedna z zaginionych. To seryjny gwałciciel, morderca. 3 z zaginionych dziewcząt złapały autostop. McCarthy twierdzi, że stanowe organa ścigania rozprawią się z autostopowiczami. Rodziny prowadzą śledztwo na własną rękę. Bliscy Raymonda Kinga, Simona Partingtona i Nitty Colt spotkali się wczoraj, żeby opracować strategię działania. Dzisiaj rozwieszają podobizny zaginionych dzieci. Kingowie, Partingtonowie i Coltowie uważają, że policja stara się, ale za mało. Wobec tego wszczęli własne śledztwo. Jestem tu od 2 tygodni. Mamy tylko 4 włamania. Northrop, tu jednostka numer 1. Mów. Podejrzany 2 razy zmieniał samochód. Chce nas zgubić. Nie udało mu się? Nie. Ale myśli, że tak. Wsiada na prom do Vancouver Island. Jesteście z nim? Tak. Powiadam cię miejscowych. Już się robi. Obserwujcie przystań. Mam przeczucie, że coś się kroi. Dziwnie się zachowuje. Będziemy tam. Zawrócił do Sydney zatankować. Odjeżdża.
Zabrał dwie autostopowiczki. Trzymam się blisko. Skręca na zachód. Jedzie w stronę Duncan. Dziewczyny nadal z nim są? Tak, wszyscy piją. Jedzie na zachód? W kierunku Parkland. Tam są tylko drzewa i plaża. Nie spuszczaj go z oczu. Nie obchodzi mnie, czy się zorientuje. Nie zgub. Co się dzieje? Zatrzymał się. Jest na kempingu. Widzisz go? Niedaleko mamy 6 ludzi. Jednostka 5 i 6 zbliżają się. Co się dzieje w samochodzie? Nie wiemy. Jednostki naziemne słyszą muzykę. Nic nie widzą? Nie. Jeśli zgarniemy go za wcześnie, będziemy w tym samym miejscu. Zawsze będzie za wcześnie albo za późno. Tego chyba nie chcemy. Co widzicie? Nie słychać dziewcząt. Zgarnijcie go. Mamy zielone światło. Policja potwierdziła, że złapano głównego podejrzanego. Na razie nie postawiono mu zarzutów. Ze źródeł bliskich śledczym wiemy, że mężczyzna znajdował się od pewnego czasu pod obserwacją i został aresztowany na Vancouver Island. Znaleźliśmy adres Judy Cosmy w notesie. Końcu. Nadal brakuje dowodów. Zrobimy ksero, a oryginał odniesiemy do samochodu. Pozwolimy mu odjechać i wznowimy obserwację. Dość. Nie wypuścimy go. Nie mamy dowodów. Ale mamy powiązanie między Olsonem a ofiarą. Prokurator chce również przedstawić zarzuty, których wcześniej nie podawano. Zwolni go, jeśli sąd tak zdecyduje. Póki co mamy notes z setkami nazwisk, w tym z imieniem ostatniej ofiary. Sprawdźcie wszystkich z listy. Mogę poprosić o kopię? Danny Murtagh? Nie ma go. Trudno cię znaleźć. Mówiłem, że go nie ma. Nie chodzi o ciebie. Pracujemy nad sprawą Clifforda Olsona. W notesie miał twoje nazwisko. Kumplujecie się? Niezupełnie. Dobierał się do mnie. Serio? Tak.
Kojarzysz kogoś z tej listy? Nie. Judy Kozma, znam ją. Olson też? Pewnie. Ostatnio jechali razem na imprezkę. Sierpnia. Witaj, Cliffy. Uśmiechasz się. To dlatego, że mnie wypuszczasz? Wprost przeciwnie. Macie coś na mnie? Tak. Zabójstwo Judy Kozmy. Nigdy o niej nie słyszałem. Ciekawe. Miałeś jej nazwisko i numer telefonu. Zapisuję wiele nazwisk. Do większości osób nie dzwonię. Ostatni raz widziano ją 9 lipca przy North Road. Pamiętasz, co wtedy robiłeś? A powinienem? Nie. I to jest właśnie wspaniałe. Okazuje się, że imprezowałeś wtedy z Danem Martagiem. To były urodziny jego dziewczyny. Dlatego tak dobrze pamięta. Mamy doskonałego świadka. Nie wiem, o czym mówisz. Wiesz, Cliffie. Tego dnia zabrałeś Judy Kozmę, żeby ją zawieźć na budowę. Tylko, że ty nie masz firmy budowlanej, nie masz żadnej pracy. Wydajesz tylko spadek żony. Zatem zabrałeś ją do Weaver Lake i się z nią zabawiłeś. Teraz za to zapłacisz. Nie sądzę. Co z ciałami? Mamy ciało Kozmy, ale innych nie. Nie są nam potrzebne. Ale zapłacicie za nie. Możliwe. $1,000. Za tyle forsy miałbyś wszystkie 10 ciał. Pokażesz, gdzie ukryłeś resztę? Nic nie zrobiłem. Znam jednego faceta. Przedstawiłem mu Judy Kozmę. Powiedział mi kilka rzeczy, które mógłbym wam przekazać za odpowiednią stawkę. Za $1,000 doprowadzisz nas do 10 ciał? Niektóre już macie, ale niech będzie 10 dla równego rachunku. Chce nam sprzedać zeznania. Co na to prokuratura? To im się nie podoba. Prasa by nas rozszarpała. Nie płacimy Olsonowi. Pieniądze dostanie jego żona. Chodzi o sam fakt płacenia. Przykro mi. Chciałbym, by rodziny odzyskały swoje dzieci, ale nie zapłacę seryjnemu mordercy. Facet może się zmyć. Nie ucieknie. Nie mamy gwarancji. Samochody były czyste. To facet duch. Clifford Olson to tchórz, który zamordował 11 dzieci. Jeśli mu nie zapłacimy, szybko wyjdzie z więzienia, by dalej zabijać. Nie dopuszczę do tego. Ile dzieci jeszcze narazisz? Załóżmy, że zostanie skazany za zabójstwo Kozmy. Odsiedzi pełne 25 lat. Kiedy wyjdzie, będzie starym człowiekiem. Będzie mógł zabijać zaledwie raz w tygodniu. Ile padnie ofiar, zanim go przeskrzynimy? Masz rację. Musimy mu zapłacić. To obrzydliwe. Absolutnie się z tym nie zgadzam, ale nie ma rady. Olson chce nam podać głowę na talerzu. Talerz może się nam nie podobać, ale zdobędziemy jego głowę.
Spójrz. Myślałam, że się ucieszysz. Ile dzieci zabił od chwili, kiedy na niego wskazałem? Ile padło niepotrzebnych ofiar? Na szczęście nie będzie ich więcej. Tak. Mają go. Takie przesłuchanie to standardowa procedura. Ta sprawa jest jednak niezwykle delikatna. Rozumiem. Chciałbym coś wyjaśnić. Olsona aresztowano w Surrey w nocy z 28 na 29 lipca. Wypuszczono go 4 godziny później. Czemu postanowił go pan wypuścić? Zrobiłem to na polecenie oficera z Delty. Także jednemu z pracowników Wydziału Kryminalnego zależało, by Olson zjawił się na ustalonym spotkaniu następnego dnia. Ale to była pańska sprawa. Bez względu na czyjeś życzenia, to do pana należała ostateczna decyzja. Tak. To była moja sprawa. Nie rozmawialiśmy jeszcze z detektywem Moską, jednak Wydział Kryminalny twierdzi, że była to pańska decyzja i że oni nie mają z tym nic wspólnego. Pracuję na prowincji. Uznałem, że ich zdanie bardziej się liczy. Pańskie notatki potwierdzą, że odbył pan szereg rozmów z kilkoma oficerami, zanim wypuścił pan Olsona. Tak, na pewno. To mi wystarczy. Let's move on. Les Forsythe odszedł na emeryturę w 1997 roku. Wcześniej objął dowództwo jednostki specjalnej. Za jego kadencji każdy oficer mógł bezpośrednio zgłosić się do jednostki. Co mam powiedzieć? W tej sprawie mieliśmy setki tropów. Ten był jednym z wielu. Policjant identyfikuje mordercę, a dla pana to kolejny trop? Jak mówiłem, nie dzwoniłem anonimowo. Jestem stróżem prawa. Wskazałem Clifforda Olsona, a pan mnie zignorował. Z tego, co rozumiem, policjant w Barnaby też wskazał na Olsona i też go pan olał. Nie byliśmy tropami. Po prostu nie pracowaliśmy w komendzie głównej. Przez to zginęło 7 dzieci. O 7 za dużo. Darrell Cattles przeszedł na wcześniejszą emeryturę spowodowaną załamaniem nerwowym. Do dziś jest przekonany, że Olson mógł zostać ujęty wcześniej. Olson wskazał policji jeszcze 7 ciał. Jego żona otrzymała za to $100,000. Po otrzymaniu zapłaty Olson już po pierwszym dniu procesu przyznał się do zamordowania 11 osób.
Adwokat Olsona utrzymuje, że gdyby oparto się jedynie na dowodach, Olson byłby dziś wolnym człowiekiem. Obecnie Olson przebywa w więzieniu i pozostanie tam aż do śmierci. Wystąpili.